Cześć kochani, dzisiaj witamy Was serdecznie. Nie widzisz się, Mikołaj? Jest Mikołaj, jest Kacper. Kacper, przywitaj się. Siema. Kacper, tutaj słuchajcie, pisze tabliczkę mnożenia, tak sobie powtarza. Mikołaj macha. Ja wiem, no. Do sześciu już wiem. No, a teraz sobie ćwiczy dalej. Papa. Papa. No, słuchajcie, dzisiaj zaraz będziemy robić obiad, będziemy dzisiaj grzeszyć totalnie, bo chyba przeszło rok czasu, nie było u nas lasagni, także już muszę ją zrobić, nie ma wyjścia. No, kupiliśmy to, co mieliśmy kupić do niepotrzebnego i będzie lasagna. No tu frotkę. A we szkole tylko jeden łówek. Tak, w ogóle w kuchni mamy jaśniej, bo tutaj jest trochę ciemnie. Tak, papa, papa, machasz, tak. Słuchajcie, jeszcze chciałam Wam pokazać Mikołaja puzzle. On ma dochę, ogromną, jak się widzi. Słuchajcie, dobra. Upolowałam jeszcze na wyprzedaży dla chłopaków dosłownie kilka rzeczy. Mogę powiedzieć? Co mama upolowała? Tak, możesz powiedzieć. To jest baba z Minecrafta. Nie, to ze smyka masz takiego. A tu ten, w 5-10-15, słuchajcie. Upolowałam im. Bardzo fajnie. Myślę, że naprawdę nie są to jakieś wygórowane ceny. Mogę pokazać? Dziękuję. Dobrze, ale poczekaj chwileczkę, tak? Przynieś pucia, pokażemy pucia. Gdzie jest pucio, Mikołaj? Gdzie jest Pucio? Dobra, on się zajął teraz, to ja Wam pokażę. To nie jest Pucio. Gdzie jest Pucio? To jest piesek. Hał, hał. A gdzie jest Pucio? Tu musisz się pokazać. O, nie, już nie, Ci się nie podoba, bo Ty chcesz tak na odległość. Dobrze. Okej, mama pokaże, bo będzie to bardzo długi wstęp. Okej, słuchajcie, upolowałam tak. Taki piękny sweterek. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Dobrze widzicie. Także taki piękny sweterek. To jest rozmiar 104, specjalnie trochę większy brałam, żeby na dłużej był. Teraz będzie po prostu taki oversize. Ja tak lubię po prostu ubierać chłopaków. A potem albo będzie na ten, albo po prostu się wymieni. Mikuś. Halo. Mama chce nagrać. Przynieś pucia. Przynieś pucia. Nie, pucia. Tylko jest bardzo zafascynowany samym sobą w tym aparacie. A w ogóle teraz tata zainstalował nam aplikację na telewizorze. I jak się by widział już na telewizorze z tych takich poprzednich filmików, tych początekach, to było przeszło pół roku temu, to jak się widział, to tak otwarty, nie? Z buzią otwartą tak. Ale chyba tyle wam nie powiedział. To będzie chaos. Kacper ma obaw. Dobra, słuchajcie, rozmiar 104, cena 29,99, 30 zł. Tak, już? Dobrze. O, tu będziesz się super widział. Tak. Dobrze. Potem Kacprowi, taki też właśnie sweterek. Taki inny piasz. Tak, zapinany na guzik, on jest rozpięty, bo Kacper go przymierzał. Tak, to jest tej jeszcze kolekcji. No, to jest rozmiar 158, też jest większy i też był po 30 zł. O, Mikołaj Wam pokazuje swój sweterek. No, takie spodnie. Na mnie. Tak, też są super, ale też są większe. Jeszcze nie wiemy, czy... A kuku, nie ma Was. A kuku! Już? Mama może pokazać? Ale teraz mama. Teraz mama, dobrze? Proszę. Tu zostawiam. Słuchajcie, takie spodnie ładne, z takim napisem. Mikołaj, halo, halo, halo. Możemy się dogadać? Idź pucia szukaj. Gdzie jest pucio? Idź z Kacperkiem poszukaj. Pucia, to pokażemy pucia. Kacper go już zajmie, bo tu się nie da inaczej, słuchajcie. Mikołaj ma bardzo taką wielką fazę, tak, więc must have. Z takim napisem, też 158, one są trochę naprawdę za duże, ale już mówię, trudno. I one były, o, jest pucio, to jest przebój. No teraz Wam pokażemy.
No idź Kacper, idź, bo jeszcze szuka książki. Hej, dziewczyny. Już ma Kacpra i już jest z cacem. Po prostu Kacper to jest jego najlepsza zabawka, najlepszy towarzysz. W ogóle, no w końcu starszy brat. Spodnie były po, bo nie wiem, właśnie już nie wiem co tam. O, jeszcze jedną mamy też, Wesoła Farma. Jeszcze jedną masz tam książkę? A jeszcze idziesz sprawdzić, okej. Okay. Spodnie były po 24 zł. Tak, po 24 zł. I drugie też były po 24 zł i też są świetne. Z takim oto napisem. I też 24 zł, a to jest 98, bo to jest zawsze zimę. One są lekko ocieplane. I już, Kacper wam pokazuje taką sobie szablę, miecz kupił u Agi, jak był na feriach. No. Aga to jest jego ciocia, moja siostra. Zepsuł się. Zepsuł ci się? No. No nic, to się naprawi. No, spodnie były po 24 zł, kardiganki, te sweterki były po... Tak, po 30 zł, także fajna cena. Spodnie są obydwoje takie ocieplane, a sweterki nie są takie cieniutkie, ale to dobrze, bo mówię, jak właśnie gdzieś idziemy, jedziemy do kogoś czy coś, to po prostu... To po prostu tak wygląda nagrywanie z moimi chłopakami. Mówię, słuchajcie, przywitamy się, super, ekstra, zaczniemy tego vloga i chaos po prostu jest niesamowity. No, Mikołaj już ma focha na mamę, bo mama mu nie pozwoli zrobić akuku aparatowi. Dziękuję. Kacperku, czy możesz położyć to do góry, do szafki tam? Dziękuję. No i słuchajcie, jeszcze wam pokażemy pucia. Jak Mikołaj robi akuku puciowi? A puk puk jak robi? Zrobimy puk puk? A ja tu mam te puk puk. Słuchajcie, książka już swoje przeszła, jak widać. No. Jest wszędzie z nami. I nawet już teraz, tak z początku, to się trochę baliśmy jej brać, bo nie chcieliśmy, żeby się zgubiła, no bo jednak swoje kosztuje. A Mikołaj jest zakochany w niej. Szczególnie w tej właśnie pierwszej, którą dostał, bo tu są właśnie takie, wiecie, puk puk. Ma robić puk puk. Kto tam? Nie, kap kap. No. A? Papa. Tak. I Mikołaj jest z nią zafascynowany. No, za pierwszy raz zafascynowany. No, zafascynowany jest, tak, dokładnie. Kacper, brat cię woła. Wykończy mnie. Wykończy cię, no. Okej, kochani, oni poszli tam broić do nas, do sypialni. Ale już mniejsza o to, ja i tak jestem przyzwyczajona, że to jest miszmasz totalny. Tam na pewno rozniosą ją całą, bo ich pokój to też tak wygląda po zabawie, że o matko jedyna. Jeszcze tu przyjdą, będą sprzątać, bo to wiadomo, muszą to ogarnąć. Kacper już lekcje ma odrobione, także już jest, wiecie, tak na luzie, mówię, zrobię tą lasagne, ale lasagne szybko, bo co to jest tam, pół godziny maksymalnie to jest przygotowanie, także jest okej. Okay. Ja lubię takie szybkie obiady, wiecie co? Szybkie, proste, łatwe, jak mam myśleć, kombinować albo stać przy tym wszystkim, to nie, nie, nie. Zazwyczaj jak jest takie właśnie wieloetapowe gotowanie, to robi to mój mąż. Na przykład pierogi czy krokiety, ja mu coś tam ewentualnie pomogę, ale ja nie lubię się w tym bawić. A na przykład uwielbia pierogi, uwielbia krokiety. Tak jak na przykład piec, babkę czy coś, ja to wiecie, wrzuciłabym do wszystkiego, do jednego garnka i okej, okay, już jest super, wyjdzie za kalec zazwyczaj, a on nie, on musi tak wszystko zrobić co do przepisu i wtedy wychodzi super. Dzisiaj jestem ciekawa, czy będzie robił babkę, bo mówił, że po pracy właśnie będzie robił, bo ma ochotę na coś słodkiego, jest bardzo wielkim fanem słodyczy, ale to już wiecie, bo ja to zawsze mówię, no ale on uwielbia, uwielbia po prostu słodkie. Ach, kocha po prostu słodycze. Chłopaki mają to chyba po nim, bo też uwielbiają słodkie i jak już się dopadną, to koniec. Ale nic, nic z tym nie zrobię. Jeszcze słuchajcie, dzisiaj moja mama jedzie. Tak, moja mama pojedzie. Bo sprawdzam, która godzina, bo ma przyjechać do mnie po ciuchy, bo wzięłam do mierzenia kilka ciuchów. Kilkanaście. Część wybrałam sobie do zostawienia, także chyba zrobię haul jeszcze z lumpeksu. Taki, no taki nie z lumpeksu, bo praktycznie wszystkie rzeczy są nowe,
No ale w sensie, no bo ta pani przywozi, wiecie, ona... To są rzeczy nowe, z metkami, outletowe i małej części tam ma używane. O. Kacper też sobie upatrzył bluzę z Minecrafta? Tak. No tak. Mama, tak. A mogę twój telefon? Super. A ja nie wiem, Kacperku, gdzie mam telefon. Poszukam. No. To chwilkę, bo tu jeszcze macie posprzątać przed obiadem. No. Kacper już chce telefon, chyba będzie puszczał sobie... Zamknęli drzwi, czyli będzie puszczał sobie po prostu i mu albo muzykę, bo oni bardzo lubią muzykę właśnie na YouTubie sobie włączać, albo Minecrafta, bo Kacper się tam dużo ogląda, wiecie, jak oni tam grają, ci dzieci albo inni tam w Minecrafta i on się dużo z tego uczy, bo on lubi. Tylko, że oni zazwyczaj na komputerze grają, a on ma na Xboxie i tak... Tak nieraz nie wie, bo nie ma niektórych funkcji, albo są jakoś inaczej tam, wiecie, inaczej na komputerze, inaczej na Xboxie, trzeba tam coś tam uruchomić czy coś. Ja tam się za bardzo nie znam, bo to tata mu ogarnia, bo pewnie jak wróci z pracy, bo za jakiś czas będzie już w domu. No i po prostu tata mu tam, jak on czegoś nie wie, potrzebuje czy coś, to mu pomoże, ale... Tak w tygodniu za bardzo nie gra w tego Minecrafta, w ogóle Xboxa nie jest uruchamiany, bo nie mamy na to czasu po prostu. No pewnie mówię, wyczuli moment, że ja do was mówię, a oni sobie hyc, albo mówię, włączą muzykę, zazwyczaj to jest muzyka, bo Minecraft to rzadko kiedy już, bo Kacper mówi, albo się powtarzają, albo ja wiem jak to zrobić i tak wiecie, ewentualnie gdzieś tam jak jeszcze taty telefon dorwią w mieście, jak na coś czekamy, na mojego męża, czy na coś, to tak, bo tata ma ten pakiet internetowy, to wtedy sobie Minecrafta puszczają z tego względu, że wtedy sobie tak, wiecie, albo przypomina, albo ogląda i tyle. I muzykę to za bardzo nie. Tak w samochodzie oni wolą radio albo puszczane, wiecie, jak mamy płytę czy coś, to wtedy ich to bardziej ciekawi, albo z telefonu puszczane przez głośnik. W samochodzie im to bardziej odpowiada. No a oni są wychowani na takich naszych piosenkach, czyli wiecie, jak ktoś tam słucha Werby czy coś takiego, to wtedy jest to lepsze brzmienie, o tak powiem. No, także mówię, na pewno będą, teraz mówię, puszczę sobie piosenki w domu. Bo mają tego królika też, to sobie pewnie... O, nawet wzięli królika. Patrzę na Rego, a oni wzięli królika i będą sobie puszczać przez królika, bo to jest ten głośnik. To Kacper od taty dostał chyba na któreś święta, już nie pamiętam, na święta czy na urodziny. Ale fajne jest, bo nie dość, że się go ładuje normalnie przez... Jak telefonu mam ładowarkę, albo nawet podłączamy do tego dekodera z telewizji. Ale w ogóle z telewizji już rezygnujemy. Do któregoś tam mamy umowę, bo stwierdziliśmy, że my w ogóle telewizji nie oglądamy. A jak mój mąż już teraz no, pogadam sobie do was, to będzie mega długi na pewno vlog. I tak, i mój mąż zamontował teraz, zainstalował, czy to było na telewizorze, znalazł to, nie wiem. Te aplikacje YouTube i w ogóle dzisiaj oglądałam Anię z kanału My Beautiful Life, na który was bardzo serdecznie zapraszam. Wspaniała dziewczyna. Wspaniałe dziewczyny, bo ona nagrywa go z córką. Ja je uwielbiam po prostu. Także jak jeszcze o nich nic nie wiecie, to koniecznie się wybierzcie do nich na kanał. Ja może wam w opisie podlinkuję, wiecie co, do nich filmik któryś. Albo do nich kanał i tyle. Także sobie zerknijcie. No i dzisiaj sobie oglądałam Anię na telewizorze i jest różnica. Fajnie byłem tak zobaczyć, wiecie, na dużym ekranie. I tak mówię, że chyba wszystkie, bo i tak oglądamy wspólnie te kanały, tak, które tam, chyba że mój mąż ma jakieś tam kanały takie, wiecie, jak on ogląda na temat też jakichś na przykład gier albo sobie jakieś tam motoryzacyjne, ale to też z Kacprem ogląda, ale mówię, te kanały co oglądamy razem, to chyba będziemy razem na telewizorze oglądać. Hej! No dziękuję bardzo. Okej, kochani, ja już się nagadałam, ruszam, biorę się za robienie obiadu, bo obiad sam się nie zrobi. No i zrobię obiad i po prostu zjemy ten obiadek i moja mama pewnie przyjedzie po te ubrania, które oddaję, których nie będziemy brać,
i przywiezie kolejne do oglądania i mierzenia. Ale no mówię, za takie pieniądze ja dużo rzeczy wyrzuciłam, oddałam. Bo ja nie wyrzucam tak rzeczy, chyba te, które nie były do noszenia. I jeszcze mam bardzo dużo do przejrzenia, których nie chodzę, które są albo za duże na mnie, już dużo i w ogóle. I chyba nam to przyjechało. Także kończę i widzimy się za chwilę. Brawo, no pięknie, tak. Pięknie. Tak się Mikołaj bawi, tak? Jeszcze. No, Kacperek też mu powiedział. Brawo, no brawo. Przesadzę się tym guzem. Na konika. Pięknie. Tutaj, tutaj. Wiecie, co napisałem? Co? Pokażcie sami. Oj. No i nakarm żyrafę. Gdzie jest buzia? Do mnie i do Mikołaja. Tak, Kacperek taką napisał kartkę na drzwiach, powiesił, żeby mama nie przeszkadzać. Tak. Dobra. Okej, lecę. Dalej brać się za wszystko. Jeszcze, kochani, chciałam wam powiedzieć na ten pyszny obiadek, bo możecie sobie przyprawić jak chcecie mięsko. Ja dodałam kurkumę, liść lubczyku, liść pietruszki taki suszony, pieprz, sól. No i tak jak mówiłam, będziemy, miałam taką oliwę z oliwek. Teraz smażyć, podsmażyć czosnek i cebulkę. No i tak sobie teraz podsmażamy cebulkę z czosnkiem. I teraz będziemy przechodzić do następnego kroku. I dodajemy teraz mięsko mielone. I przysmażamy jeszcze chwilkę. Ok, kochani, ja tutaj przełożyłam do garnka. Te, z tego względu, myje. Że... Tak, tata zmywa naczynia. Takie wiecie, garnki. Bo mamy zmywarkę, już się myje, a chcemy, żeby było posprzątane, bo zaraz wyjeżdżamy. No i tak. Przełożyłam sobie to do garnka, bo mamy za małą patelnię. Cały czas mi tu paruje. I po prostu teraz weźmiemy, zalejemy to połową tej pasaty i troszeczkę podgotujemy, bo widzicie, ja tak do końca nie podsmażałam. Nie dość, że taki grzech, to jeszcze za dużo smażenia, nie. No, zalewamy pasatą, podgotujemy troszkę i dodajemy takie niecałe połowę naszego sera i tak około pół szklanki śmietanki. Kochani, odzywam się tak na szybkiego, bo wlałam całą jednak, bo to było kilogram mięsa mielonego, także jednak cała była potrzebna, żeby to sobie tak zalać. Także teraz gotujemy tak dosłownie 2-3 minutki, aż zacznie, wiecie, bulgotać. I jeszcze tak chwilkę, to mówię, 2-3 minutki. Kochani, nawet nie dałam, słuchajcie, połowy szklanki śmietanki, tylko trochę mniej. I trochę tego sera. Wyłączamy gaz, mieszamy. To się tak fajnie nam ściągnie. No i układamy lasagne. No i mamy pierwszą warstwę sosu. I teraz nakładamy makaron. No i kolejna warstwa. No i na sam koniec, kochani, posypujemy serem. I wstawiamy do piekarnika na około pół godziny. Ja daję na 180 stopni z termoobiegiem. Jest przepyszny. Także lecimy z tym serkiem i będziemy wstawiać do piekarnika. No i gotowa. Trochę ser się przypiekł, bo za długo trzymaliśmy. O 5 minut za długo, dlatego zawsze musicie pamiętać, żeby sprawdzać. Mama to zaczynała. No, bo chciałam jeszcze, wiecie co, umyć podłogi przed wyjazdem, ale okej. Okay. Teraz kroimy i nakładamy na talerze. I kochani, na sam
wieczór tata będzie robił dzisiaj babkę. Tak. Co masz, kochanie? Co potrzebne? Jak widać? Nie widać. To jest tak musisz. Ubite jajko. Widzicie? Białko. To białko. Tak. Białko. Żółtka. Cztery łyżki mąki pszennej. I trzy łyżki mąki ziemniaczanej. Proszek do pieczenia. Łyżeczka. Oczywiście biały cukier do... Co się nazywa? Do cukru pudru. Do masy. No, do cukru pudru. Bo to będzie bez cukru, no będzie. Tylko na brązowym będzie cukrzy. Zaraz przyniosę. Pokażę wam. Jest w ogóle, jest, tak? Tam. Brązowy? No. No, powinien być. Także no. Ile tego cukru brązowego wsypujesz? Do... A, jeszcze najważniejsze. Co? Ale to cukier puder z brązowego też chyba zrobimy. No, bo to biały moja mama przyniosła specjalnie sobie do kawy. Kasia. Powiedziała, że ten brązowy musi dużo go sypać, chociaż my tam nie ten, tak. Nie odczuwamy różnicy. No tak mało pijemy teraz kaw, to czy herbatę, to już. No. I 150 gram Kasi. Tortowej. Czy jak to się nazywa? No, mamy tortową. A i cukier waniliowy. Na zapachu. Waniliowy jak. Waniliowy. W Polsce jesteśmy. To. Jak zrobię masę, ubiję tą. Jak to się nazywa? Ciasto. Nie, te. Margarynę w kasie. Tamte margaryna. To pokażę wam, co dalej. No. A nie wiem, może z tego cukru pudru lukier zrobimy bardziej. Zobaczymy. Zobaczymy na końcu, albo taki w ogóle bez niczego. Jak nie pieczemy? Ja piekę na dolnej i 160 stopni ustawiam temperaturę. Wszystkie ma? Nie ma nic. Nagrzewasz piekarnik tak, teraz. Tak, nagrzewam piekarnik na godzinkę i babka miodzio. Mówię wam. Będziemy wcinać. Dobra, to jedziemy. Dobra. Teraz oczywiście blachę musimy ładnie nawilżyć, jak ja mówię. Jeszcze posypiemy bułką tartą. Zabrałeś? Gdzie jest? Nie mam bułki tarty. Była. I tą co od mamy przyniosłeś? No. No to już ją ten oddałam. Bo akurat byłam przy okazji, to też mam. Serio? No, mam małą zwykłą okruszenie już. Serio, mama? Serio? Po co mi ja ostatnio? Nie wiedziałam, czy będziesz robił, czy nie. U nas takiej nikt nie używa, no to dała. Spróbujemy? Nie jest surowego ciasta, tylko mówię ci mąką okruszenie i tyle. Nie może być, może być buchy tak. A jej może być mąka. Akcja poszukiwawcza po sąsiadach albo do mojej mamy. Lecieć po bułkę. No, jesteśmy z powrotem. Ta akcja poszukiwawcza bułki tartej. Znalazłeś? Tak. Oczywiście. Wziąłeś odmierzoną porcję, żeby znowu nie musieć oddawać nikomu? Tak. Super. Co, Mikołaj? Mikołaj już się nie może doczekać, bo babka będzie pyszna jak zawsze. No pewnie. I będzie mleko do babki, bo my tak lubimy.
Ej, co tu mamy, co tu mamy? Dobra. No gdy już bułkę tartą mamy nasypaną. Łyżkę. Ktoś mi łyżkę znowu zabrał. No, prawda? Taką ładną, z dziewiąteczką. Przelewam. No już to ta robi, tak. A co jest najgorsze? Tata znowu nie dał cukru waniliowego. Żartujesz. No nie. Aha, to poleży obok. No i sypiamy do piekarnika, tak? Na ile? Na godzinę. Witam, tala, babeczka, jak się patrzy. Także będziemy wcinać. Będzie bez lukru, bez niczego, ale co tam. Taką też zjemy z mlekiem. Uwielbiamy już taką ciepłą, delikatnie. Także voilà. Jeśli ktoś by miał ochotę, przepis mąż dał. Można próbować. Oczywiście. Łapka do góry. Ogromny dla mnie. Tak, ja widzę to. O! To trochę dziwnie upiekło się. No, bo nie pukłeś chyba, wiesz co, ciastem. No ale chyba. To nic. I tak będzie na pewno pyszno. Także my się już z wami na dzisiaj żegnamy. Pa! Żegnamy, pa!